Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. Dziś trochę pochmurnego i lekko deszczowego. Ja idę teraz na śniadanie. Marika ma zajęcia. Dała mi zamówienie, jakie mam przynieść jej na śniadanie. Wczoraj mieliśmy super dzień. Ten festyn, ci ludzie przebrani, no coś pięknego, coś, czego nie spotkamy. Może nie w Europie, bo w Europie też tak się przybierają, mają swoje stroje, ale te stroje są trochę inne niż europejskie, więc tak robi na nas trochę większe wrażenie. Druga sprawa jest taka, że my też mieliśmy ostatnio ogromne szczęście, bo przez tydzień czasu na Machu Picchu były protesty i Machu Picchu było zamknięte i setki, co nawet bym powiedział tysiące turystów nie weszło na Machu Picchu przez to, co wam wspominałem wcześniej, że oni te bilety chcieli oddać jednej firmie, żeby jedna firma się tym zajmowała i sprzedawała całe wycieczki. No i jak oni zablokowali te tory, które pociągi dojeżdżały i coś tam, to przez tydzień czasu nie można było wejść na Machu Picchu i prawdopodobnie właśnie wczoraj się dogadali ludzie z rządem i rząd zrezygnował z tej opcji, że będą sprzedawać bilety, że jedna firma będzie sprzedawać bilet i będzie organizować całe wycieczki, bo oni by wtedy, ci lokalni ludzie, mnóstwo pieniędzy stracili, no bo oni też mają związane biznesy z Machu Picchu. Mają przecież swoje firmy przewozowe, mają hotele, mają restauracje, a tak by było wszystko zajęte przez jedną osobę. Jak będzie dalej? Zobaczymy. My mieliśmy szczęście, że akurat byliśmy przed protestami, chociaż protesty już były, ale jeszcze nie było nic zablokowane. A teraz czas na jakieś zakupy pod śniadanie. Serek kanapkowy kupiłem w sklepie za 12 zł. Do tego kupiłem jeszcze czosnek i dwie cebule za złotówkę. Taki zestawik na warzywniaku. Przyszedłem jeszcze wziąć Marice taki napój, kosztuje to... To jest tak, podwójna porcja, to jest jabłko z quinoą za 3 złote, o, takie coś wychodzi. Taki woreczek, co pani nalała, ja to pomyślałem, że to jest dwie porcje w jednym woreczku, a pani nalała takie dwa wielkie za 3 złote. Mari skończyła już dzisiaj 4 zajęcia, ja jeszcze nie dokończyłem sklejać filmu, jestem przy końcówce, ale postanowiliśmy wyjść na zewnątrz, bo jest ładna pogoda, musimy też jakiś obiad zjeść, no i Marika coś wymyśliła, że damy drugi raz szansę jakiejś pizzerii lokalnej. Przyszedł nasz kolega, znalazł nas. Kilka dni za nami chodzi, jak nas tylko spotka. Teraz nam nie odpuści do wieczora. Oj, dzisiaj go nie widziałam. No właśnie, rano ciebie nie było, kolego. Co cię tam ugryzło? Ale jak cię poznał. No nie, sam do razu widział, to ja jeszcze go nie widziałam, a on już tak biegł, no. Gdzie ty cały dzień dzisiaj byłeś? Gdzie ty cały dzień byłeś dzisiaj? Co? Nasz przyjaciel łazi za nami cały czas. Przyszliśmy do takiego lokalnego sklepu i tutaj sprzedają karmę na wagę. No właśnie kolega będzie mu ładował zaraz. A wiesz, ile pani mi powiedziała? Ostatnio pół kilo za 5 mi powiedziała, a tu pan za 5 kilo. No właśnie. Zobaczymy, czy głodny. O, bardzo głodny. Ale grubia. Wzięliśmy pół kilo. To jest porcja na dwa razy. Nie wiem, ile się psom daje. 200 gram na raz? Już nie mam. Takim dużym to nie wiem. Może więcej. Tak smakuje? Kto się tak cieszy? Marika wczoraj, widzieliście, wpadła w gówno. Na tym festynie przyniosła dzisiaj buty do wyprania. Dobrze, że pani mnie pyta, dlaczego one są brudne. 5 zł wypranie pary butów. Będzie jutro na godzinę 4. 7 płaciliśmy. 7 było, tak. Tutaj jest 5. U nas 17, a my dopiero przyszliśmy na obiad i będziemy jeść u pani za 6 zł. Marika ma inne danie z kurczakiem, ryż. O, pani ma to ładnie pozawijane w takie szmatki. I Marika dostanie nogę z jakimś sosem i do tego jeszcze będą ziemniaki. O proszę, olubkował nogi. Oj, ten sos to będzie pyszny, Mari. No wyglądał właśnie na taki. No właśnie, będę ci podjadał, bo ja mam inne. Teraz czas na moje, też kopa ryżu. I ja będę miał jeszcze, o zobaczcie, o u mnie to posiłek węglowodanowy. Makaron z kurczakiem i ryżem. Ale pyszne. Pyszny, prawda? Ja już widziałem ten sos. No i tak wygląda moje. I zobaczcie, przecież to jest porcja taka, że jak ktoś mało je, to się dwie osoby najedzą. I Marika też ma sporą porcję i za dwie zapłacimy 12 zł. Zabieramy nasze resztki dla jakiegoś psa po drodze. Ten z nami tutaj cały czas chodzi, ale on już najedzony. Karmę dostał, też trochę resztek dostał. To weźmiemy teraz dla kogoś innego. Kolega dostał jedzenie od nas, a my trochę to doprawialiśmy. I chyba trafiła mu się jakaś papryczka. Zaraz się schłodzi. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Andach. O, przepraszamy, tutaj starsza pani wraca z marketu. I my idziemy na śniadanie, a później mamy w planach zrobić sobie taki trekking
w jedną stronę wychodzi około, nie, niecałe 10 km. Ale jest taki problem, że Marika wczoraj buty oddała do prania i w tych sobie zrobiła odcisk. I teraz sprawdzamy, czy da radę. Połazimy trochę po mieście i zdecydujemy, czy wyjdziemy dzisiaj. A jak nie, to będziemy musieli czekać do jutra, bo te buty, które oddała do prania Marika, będą gotowe dopiero wieczorem. Jest godzina 10, my bierzemy śniadanie, ale wyszło na to, że bierzemy jednak obiad. Bierzemy takie kompletne menu za 8 zł. Pani nalewa nam zupę z quinoi i do tego będziemy mieli drugie danie. To drugie danie wam później pokażemy. Zajadamy naszą zupę. Ja to sobie doprawiłem jeszcze takim ostrą papryczką z pomidorem. Akurat tej cebuli nie ma, ale często jest też cebula. Mari, widzę, już zajada. Jak w smaku? Dobra, ciężko nam opisać, bo znowu ma kapustę tutaj, ziemniaków, nawet fasole. Z wyglądu trochę do krupniku podobna. Z wyglądu do krupniku, w smaku trochę jak wiosenna. Troszkę tak. No, mam też kapustę. Tutaj jest świetnie, bo te wszystkie dania są bardzo podobne, bardzo zbliżone do tych polskich zup. I też sypią pietruszkę na górę, dają ziemniaki. Jak dla mnie, no to jest super, bo ja uwielbiam polską kuchnię. Już wam pokazuję, jak będzie wyglądało moje danie. Pani nakłada cebulę, warzywa, mięso, wołowinę na frytki i na ryż. O, to jest moje danie. Do tego pietrucha. Gracias. Tak wygląda moje Mariczka. Mariczka będzie miała podobne, tylko że z jajkiem i bez ryżu. Pani przyniosła Maricę. O, o, pięknie. Mięso to zaraz tak tobie oddam. Ryżu nie masz, Mariczka. No bo nie chciałam, no, za dużo dla mnie. Odebraliśmy Mariki buty. No niestety jeszcze trochę mokre, ale pokaż, Mari. Zobaczcie, jak te inkaskie krowy srają. To nawet tutaj miejscowi nie mogą tego doprać. My już spakowani, gotowi na trekking. Stąd odjeżdża autobus. Pojedziemy w jedną stronę autobusem, bo mamy 4 godziny stąd, a jest za późno, żebyśmy tam poszli. Najwyżej sobie wrócimy na pieszo. Gotowa? Gotowa. Podobno widoki, wracając do miasta, są jeszcze ładniejsze. Pani nam dała jeszcze swój numer telefonu, w razie jakbyśmy zaginęli w górach. Weszliśmy do piekarni jeszcze po jakieś słodkości na drogę, żeby nam energii nie brakło. Bierzemy takie croissanty. Zobaczcie, jak tutaj kolega przygotowuje wszystko na świeżo. Hola. Co to będzie? To jeszcze nie wiadomo. Jakieś może takie rogaliki pozabijane? No radzi sobie, zobaczcie, ile tego ma. Przyszliśmy, skąd odjeżdżają busy, Ola. I musimy czekać, aż się cały bus zapełni, dopiero wtedy pojedziemy. Mamy miejsca? Już chyba się zapełni, no bo... Tak, jeszcze dwa miejsca. Ja wiedziałam, że to już jest zajęte, musiałam się przesiąść. Jesteśmy już w busie. Ze przystanku, gdzie wsiadaliśmy, przyjechaliśmy tutaj na główny rynek. No i tutaj też jeszcze zbieramy ludzi. Też jest taka pani, która sprzedaje na markecie jakieś różne rzeczy z taką dużą walizką. To kierowca poszedł, tą walizkę zabrał, rzucił ją na dach. Zbieramy więcej lokalnych ludzi, którzy chcą dojechać do swoich wiosek. Ci to poprzebierani jeszcze w swoje tradycyjne ciuchy. Pani pójdzie do przodu. Pan tu jakieś koło do motoru albo jakiegoś wózka. Po niecałych 20 minutach dojechaliśmy już do miejscowości. Wysiadamy. Si. Płacimy 6 soli za kolektivo i ruszamy zaraz trasę. 3 zł za osobę. O, dziadek. Trzeba naostrzyć. Tędy jest. Palta. Ruszamy tutaj. Tą drogą. Zapowiada się ładny trekking. Wlać wodę. Mi to się podobają te domy, jak oni sobie radzą. Zobaczcie, wszystko na jakieś glinę, błoto, nie wiem co to jest. Poklejone, trochę z cementem wymieszane. Zobaczcie. To się wszystko, jakieś o kamyczki, to się wszystko tak o, kruszy. Nie? Takie domy mają, obory, stodoły. Jak urokliwie na trasie. Taki piękny strumyk płynie. Przechodzimy przez mostek. Ale się okazało, że z nami wysiadło jeszcze 3 osoby i oni też idą gdzieś dalej. Ja myślałem, że oni tutaj mieszkają. O, ciekawe. Teraz przechodzimy przez inny mostek. Już nie taki stabilny. Mari to się zawsze boi takich mostków, ale dzisiaj śmiało przeszła. Jest! Kolejny strumyk. Mamy ściągniętą aplikację Maps.me. Jak chodzicie po górach, to dobra aplikacja. Tutaj mapa nam pokazuje inaczej. A ten pan, co wysiedł z nami z autobusu,
Mówi, nie, nie, idziemy inną drogą. A mapa nam pokazuje około godziny. Tylko że takie tempo narzucili oni około 60 lat. A my tutaj wymiękamy przy nich. Kolega, który nas tutaj prowadzi, jeszcze taką bańkę paliwa wnosi na górę. Pan nam tłumaczy, że tutaj są jakieś owoce, które możemy zebrać i spróbować. Ojejku, jak wieje. Tu bardziej bliżej masz. Jak dzikie czereśnie. Wiśnia, zobacz. No, wygląda jak mała wiśnia. Na początku były słodkie, a teraz są takie cierpkie. Ja dziękuję. Poczęstowaliśmy pana tutaj. Mówi, że on już się tego najadł i że ma u siebie mnóstwo, więc żebyśmy sobie zachowali. Idziemy dalej. Trochę jak prywatny przewodnik. Panu z gringo. Jesteśmy na wysokości 3200. Pan powiedział nam, że te ruiny, do których my idziemy, są na 3600 metrów nad poziomem morza. 3300? 3390. Aha, no dobra. I tutaj, patrzcie, na takich wysokościach u nich kukurydza to podstawa. Ta kukurydza tutaj rośnie wszędzie. Jak widać, tutaj owiec nie strzygą tak często jak u nas. Przecież ona nic nie widzi. Masz tutaj me. Trzymaj owieczko. Owoce mam dla ciebie. No, śmiało. Tutaj. O. Ale ty masz czuprynę. No pokaż się. Uuu. Kawałek miejsca, już kukurydza posadzona. Bo wiadomo, że na takich wysokościach, przy takich górach, to też wiele miejsca nie ma. O, tutaj znowu kawałek, zobaczcie, kilka rządków tylko i koniec. Nie ma więcej. Pewnie dlatego, że te babcie, które są na markecie, mają wyłożoną taką swoją tylko małą plandekę jakby. I ostatnio też mówiła mi, bo jej wyleciało kawałek na drogę, ale była zaleniwa, żeby wstać. Pytała, czy mogę iść ze środka drogi, kopnąć to na jej tą płachtę. Także, a dosłownie miała 5 kukurydz. Tak, czasami jest 5, 10, kilka marchewek. Co mają, to sprzedają. Tutaj jakaś infrastruktura nawet dotarła do tej miejscowości. O, i droga nawet jest. Tutaj można pewnie dojechać. Koleżka zna skróty. Nie idziemy główną drogą, tylko idziemy tutaj ścieżkami. Tutaj pokazuje Google Maps. Dobrze, tą ścieżką pokazuje? No nie, już droga. Się zgubił. No właśnie. Idziemy za lokalnym. Słońce jeszcze świeci, ale przed nami nadciągają ciemne chmury, takie widać deszczowe. Idziemy czym prędzej do wioski, w razie co to się schowamy. I znowu co? Kto zgadnie? To jest też fajne, jak oni kontrolują wodę. Nawet w mieście widzieliście już, że ona też sobie spływa właśnie takimi kamieniami. Weszliśmy na główną ulicę z tych ścieżek. No i patrzymy właśnie na Mapsmi, bo gdzieś tam już widzimy jakieś ruiny inkaskie. Więc się musimy dalej też gdzieś pod górkę wspinać, albo idziemy jeszcze prosto zobaczyć do tej wioski. Postanowiliśmy, że idziemy najpierw ruiny zobaczyć, bo jak widzicie, ta chmura nadchodzi. Więc jak zacznie padać, to później uciekniemy do wioski. Na mapie jest napisane, że doszliśmy do miejsca jakiegoś kempingowego. Zresztą tutaj za mną jest jakieś takie przeszklone miejsce do posiedzenia. Jest i dzika świnia. Ucieka, zobaczcie. Wolno sobie biega, nie na żadnym sznurku. Boi się. Ja ci nic nie zrobię, świnko. Jak w tym filmie, Marika, dzieci kukurydzy. Jesteśmy już dość wysoko. Tam widać taką drogę w wiosce na środku. No to tam jechaliśmy autobusem. Jesteśmy już blisko ruin. Widzicie te mury? Jeszcze kawałek. Google Maps, Maps mi teraz dobrze pokazuje. Ale trochę przez krzaki trzeba przejść. Takie kaktusy rosną na takich wysokościach. Pająki. Kolce, kurde, Marii, wpadasz w takiego i dupsko boli. Jak na tych bajkach. My tam zaglądamy do góry, patrzymy, ile jeszcze mamy wejść, a pod nosem mamy takie już inkaskie mury. Z boku są, zobaczcie. Zastanawia mnie, jak one były odnalezione, dokąd one były jakby rozwalone, a gdzie są odnowione, odrestaurowane. Jesteśmy przy kolejnej takiej ścianie i zobaczcie, co znaleźliśmy. Jest taka dziura. Mały otwór, powiedzmy 30 na 30, trochę jak w Wietnamie te tunele. I tutaj można wejść. O, w sumie zobaczymy, co tam jest.
Wsadzę tylko rękę i do niego teraz. No. Nie wiem, czy coś było widać, ale takie dziury są. Przez chwilę zastanawialiśmy się, dlaczego mają te otwory i dlaczego tak małe. A z drugiej strony, jeśli przyszedł ktoś tutaj na atak, no to oni szybko do tej dziury, znaczy przez tą dziurę, do środka, no i są już w murze, z dwóch stron mur, także tak. Nawet nie ma jak drugiej osoby zaatakować. Ale pierwszy raz w sumie takie... W Machu Picchu nie było widać tego. Widzę, to... no. No nie wiem, Marika, czy my dobrze idziemy. Trzeba gdzieś zejść, moim zdaniem. Tędy, do góry. Że prosto tutaj? Co tam? Roślina mnie zaatakowała. To jeszcze z kolcami. Przez niezłe gąszcza musieliśmy iść, ale dotarliśmy. To jest takie okno jakieś. Może uda się właśnie tędy wejść. Jakieś zielska. Kurde, no tego nikt tutaj nie pielęgnuje. I właśnie tak wyglądają te wieżyczki na dole, które wam pokazywałem tam od dołu przez tą dziurę. Niewielki, ja powiedzmy. 2-3 metry szerokości, na długość to będzie z 5-6 metrów. No i takie dziury porobione okna. Pewnie to też trochę inaczej wyglądało, to też jest pewnie trochę odrestaurowane. Jestem już na miejscu, dotarłem trochę inną trasą niż Marika. Się trochę jeszcze poprzeciskałem. Tam widać, ktoś jeszcze pasie krowę. Weszliśmy do środka tego, powiedzmy, miasteczka. Z boku, z prawej strony mury. Tam jakieś budyneczki. O, tamte na środku, wydaje mi się, Marika, że takie najbardziej zachowane. O, ładnie to wygląda. Wszystko w takim lekko skosistym kształcie. Siadamy sobie na krótką przerwę. Mamy rogalek, który kupiliśmy w lokalnej piekarni. Należy się po tej wspinaczce. Z takim widokiem zajadamy sobie rogale. Widok na piękne Andy. Mrówki nas trochę pogryzły. Pakujemy sprzęcik, porobiliśmy sobie zdjęcia. Mari go wozi od Sri Lanki czy Nepalu? Sri Lanki. Od Sri Lanki. Wozi go, użyła go 3 razy przez 2 lata. Robiliśmy sobie zdjęcia właśnie w tamtą stronę, ale już się zbieramy, bo z drugiej strony też atakują chmury. No i my jesteśmy w takiej, powiedzmy, dolinie. Dobrze mówię? Tak. Trochę się znam na tych górach, to wiecie. No i z tej strony tak samo. Idziemy, żeby nas deszcz nie złapał. Piękne miejsce. To nie jest Machu Picchu, wiadomo, ale jest po pierwsze za darmo. I jak ktoś nie ma kasy, a przyjechał do Peru, choć pewnie mało ludzi się zdarza takich, którzy przyjeżdżają do Peru, a nie pojadą do Machu Picchu, ale jak już tacy się znajdą, to warto przyjechać na te ruiny i warto tu spędzić sobie z godzinkę. My polataliśmy dronem, ponagrywaliśmy trochę filmów, zjedliśmy też w sumie lunch. Uwaga, to zaraz tobie będą czyścić buty. No właśnie, krówki tutaj też są, byczki. No więc tak podsumowując, nazwę już pewnie widzieliście na początku tego. Jak będziecie tutaj, to podpytajcie o tą miejscowość i z pewnością gwarantuję wam, że jak przyjdziecie tutaj, to będziecie zadowoleni, jeżeli lubicie oczywiście takie rzeczy, bo nie wszystkich to kręci. Jeśli nie chcecie wybrać się na pieszo, tak jak my to zrobiliśmy, to znaczy można w ogóle z online Tambo wybrać się całą drogę pieszo, oczywiście jeśli wyjdziecie w miarę wcześnie, ale jeśli nie, są też możliwości dojechania tutaj taksówką. Tak, pod same ruiny prawie. Nie pytaliśmy w sumie za ocenę, może jak będziemy w mieście, to podpytamy, tak dla... Moim zdaniem to będzie około 10 zł. Taksówka, bo możliwe. Tam miejscowość jeszcze dalej, 15 minut, była taksówka 15 zł, a to jest gdzieś w połowie drogi. Od 10 do 15 zł, nie więcej. Mari prowadzi, nawiguje nas, ale też zaczyna padać, musimy zejść jak najszybciej, jak najniżej, bo później będzie ciężko schodzić, jak będzie mokro. Tam pan nam macha, nie idźcie prosto, schodźcie tutaj w dół. Ale... Ciężko. No, schodzimy. Jako wiecha. Google Maps coś źle pokazuje? On pokazuje jak chce, mi się w ogóle nie chce wczytać. Ale jesteśmy już na jakiejś ścieżce. Pan nam pokazał, że tędy do drogi. Pan ten, co nam tutaj pokazywał, ma sad zrobiony. Widzieliśmy z góry, że jabłka rosną. Ale może mu jakieś urwę. Jak pozwoli oczywiście. Ale jabłka to widzę, jeszcze nie sezon na jabłka. Jakieś malutkie. Może ma coś innego. O, tu ma jakieś większe chyba, Mari. Pan mówi, że to mogę. O, ładne jabłuszko. To ja biorę. Już takie dojrzałe. Tak? Gracias. Okay. Mari, też chcesz? Gracias. Są czerwone. Tak? No, zobacz jakie ładne. Chyba je pryska czymś, wiesz? No, jakieś paliwo nosi, bo on kosi trawę. Aha. No, widziałem, trawę kosił. To nie wiem, czy nie mamy tej podobnej odmiany na dziodce. One bardzo podobnie wyglądają. Tylko no. bardzo rzadko są jabłka na niej i z tego co widać tutaj też wcale nie mają dużo. Jakieś pozjadane też. O, pan tutaj, no zobacz jakie ładne już są. Niektóre już Aha. takie do zjedzenia nawet. Zobaczcie, nawet szpaki już jedzą. O. Ciągniesz? O. O. O.
dziurawe. Takie to nie. Maria ugadała właściciela tego sadu i powiedział pan, że ma alpakę. Słodkie? Pycha. Z tej strony zostawię, a z drugiej zjem. No to ja też spróbuję. Najwyżej bakteria wróci. Jabłka jak kiedyś na działce. I jaka mała alpaczka tutaj sobie siedzi. Ale jaki ładny kolor ma. Nie bój się. Ona hena, ona jabłko chce. Jest, patrzcie jaka słodka jest. O ja buzi. Piękna jest. Nie lubi po głowie cię wydaje. Ale zawsze je lubi, ale jak się do ciebie zaczęła przytulać. Okazało się, że to chłopak. Ale zobaczcie jaki słodki. To mój kumpel. Nowy kumpel. Zobaczcie, nie boi się w ogóle. No nie? O. Tutaj są jakieś domki do spania. Kolejne miejsce na kemping. Tutaj coś podobnego. No i właśnie podpytaliśmy tego pana. W sumie Marika podpytała. I pan powiedział właśnie, że ma kemping, że można z namiotem przyjechać i się przespać. Tak, ale mi coś pogryzło. I to takie znowu te jakby krew aż leci. Ty też można nogę zobacz. Ale to od tej trawy jak się szło przez to. Nie, nie, nie. Ja się by... Spirytusem. Spirytusem załatwię. Tutaj z góry dobrze widać, jak małe te poletka kukurydzy są. Że one ma szerokość czasami 4-5 metrów. A my właśnie za tym poletkiem tutaj szliśmy do góry. Wyszliśmy na tą drogę. No i mogliśmy iść tą łatwiejszą drogą, co schodziliśmy, ale postanowiliśmy właśnie sobie utrudnić trochę życie dzisiaj. Tam w górach nad naszą miejscowością, olaj tam, bo nieźle pada. I to wszystko idzie w tą stronę i cały czas kropi. Jesteśmy już prawie na samym dole, tutaj gdzie startowaliśmy przy tych domkach, gdzie nas autobus wysadził. Ale to nie koniec, jeszcze pójdziemy sobie w lewo. Jakieś 200-300 metrów do takiej trochę większej miejscowości. Teraz idziemy inną trasą, będziemy szli przez taki normalny most. Wysoko i most się trzęsie. Tam jest koniec mostka, a tak to wygląda. No powiem wam, dość wysoko. Wyszliśmy koło jakiejś chatki z kurczakami i z bykami, ale nasza droga to raczej tu. Pójdziemy z tej strony domku. Idziemy przez czyjś dom. Chyba nikt nas nie pogoni. Zapytamy o trasę. To jakiś pies. Kury, jest pies? Pimpki. Nie no, Marii. No takie pimpki. Jednak nie. Zostawiamy ten dom, ominiemy go bokiem, górą. Szybko, szybko, bo coraz mocniej zaczyna padać. Jesteśmy na ostatnim mostku. Jak wchodziliśmy właśnie tędy, tym mostkiem, to poszliśmy w lewo, a wróciliśmy w prawo. Końcówkę wbiegaliśmy pod górę. Jesteśmy przy tym znaku. Tu jest wejście, jak będziecie szukali, to coś takiego. Idziemy do miejscowości się schować. Plan był taki, że wracamy na pieszo, ale że mamy ponad 2 godziny stąd, a taki deszcz nam idzie, no to idziemy na razie się schować i podejmiemy decyzję później. Właśnie tak żyją ludzie gór. Bardzo skromnie. Schowaliśmy się przed deszczem w jakiejś restauracji tutaj lokalnej, bo już ta większa chmura dotarła. Popadało 15 minut i jeszcze lekko kropi, ale Marika mówi, vamos, vamos, idziemy. No to idziemy, mamy jakieś 2 godzinki. Piękne widoki czekają, Marcin tak chciał wziąć autobus, ja mówię, gdzie autobus? Idziemy, mamy płaszcze, mamy ciepłe ubrania, mamy picie jeszcze, jedzenie, to w drogę. Jedzenia co? Już nie mamy. Jeszcze chyba nie. Nie, autobus chciałem wziąć, bo deszcz padał. Mamy i parasolkę i poncza, także idziemy. A później chora. Zobaczcie jeszcze jak sobie radzą, jak nie mają komina w domach. Mają taką dziurę wyciętą, podnoszą kołeczki, widać cały dach okopcony i tam dym leci do góry. Przy drodze rosną jeszcze inne kaktusy niż te, co widzieliśmy wcześniej i też ich jest sporo. I te, nie wiem jak inne, ale te mi się wydaje, że też mają owoce. Takie trochę wyglądające jak kaktusy, a tam aloes sobie rośnie. Idziemy dalej i te same kaktusy, zobaczcie, mają owoce. Tutaj są jeszcze kwiaty. Jaki motyl piękny. Ale sobie zajada. No i zobaczcie, są takie. Są już też takie bardziej żółte, ale są i takie czerwone. Tutaj. Rozbieramy się, zrobiło się ciepło. Niedawno deszcz padał, tak trochę wiało, a teraz ładna pogoda. W górach bardzo szybko pogoda się zmienia. Właśnie, a Marika jeszcze w czapce, bo jak gdzieś tam w ucho przywieje,
Już ściągam, bo... Za ciepło. Za ciepło. Była chwila stało... takiego, że zimno, wiatr i jakoś tak... A teraz całkiem... Było. Mieliśmy 6 km od tamtej miejscowości do domu. Idziemy powoli. Po drodze idziemy i tutaj też taka skarpa. Droga trochę zarwana. Rzeczka płynie. Trochę się nam przypomniało, jak szliśmy wtedy do Machu Picchu, pamiętasz, Ari? Bardzo ładne tereny. Na środku widać mostek. Rzeczka sobie płynie. I my cały czas wzdłuż tej rzeki idziemy w dół. Tam na środku mieszka taka mała społeczność, a tutaj widać zrobione takie tarasy, powiedzmy, one wyglądają jak ryżowe i są obłożone ściany kamieniami. I wtedy łatwiej się uprawia coś, co tam rośnie, bo wtedy rośnie na płasko, a nie na zboczu. Panu tuk-tuk nie chce odpalić, teraz Marcin pomaga. O, poszło! Załapał! Dzięki twojej pomocy! Zobaczcie, jakie piękne widoczki nam się zaczynają. A my będziemy cały czas teraz w dół szli. Wzdłuż tego kanionu. Patrzcie, w jakich lokalnych strojach jadą. Fajowo wyglądają, super. A my dla tych widoczków, właśnie te, które są przed nami, postanowiliśmy, że idziemy na pieszo. Pięknie to wygląda. Jesteśmy teraz dość blisko tych tarasów. O, tam jeszcze jakiś konik. Zobaczcie, te kamienie wcale nie są jakieś takie małe, że można sobie tam je naładować i przenieść. Ogromne kamienie. Jest kilka osób, które, Ola, które chodzi tą trasą. O, pani jeszcze z takim sierpem na lewym ramieniu. Pewnie była coś tam sobie przykosić, jakieś ziółka, bo też popularne jest tutaj zbieranie ziół takich dzikich. Ale to są widoczki. No ja nie mogę wyjść z zachwytu. Jedna z piękniejszych tras, jakie zrobiliśmy. Na górze jest droga, którą moglibyśmy iść, ale my postanowiliśmy, że idziemy taką małą ścieżką i też dojdziemy. Ktoś ma prywatny most, postawił bramę i nie ma przejścia. Tutaj rzeczka płynie, tam dalej wygląda na jakiś fajny teren, ale tam nie ma wejścia. To jest jeden z mniejszych kościółków, jakie widziałem. To mi się wydaje, że nawet jak byliśmy, pamiętasz, Marika, na Filipinach, na tej wyspie z tą francuską, to ten, tam jest bardzo mała społeczność, a kościół był jeszcze większy, a ten... Ale tu już nic nie dzieje. Kapliczka po prostu. Kapliczka. Ale otoczone jak kościół. No właśnie. My idziemy sobie wzdłuż rzeki i zobaczcie. Na środku na razie jeszcze za wiele nie widzicie. A tutaj ruiny Inków. Na takiej skarpie. Wróciliśmy już do miasta. Godzinę 50 nam to zajęło. Mari mówi, że jeszcze będziemy kawę pić, tak? Tak. Jesteśmy już niedaleko naszego hotelu. Przeszliśmy dzisiaj, Marika, 15 km. Dobry spacer. Dobry wynik. No. Jak dużo nie chodzimy, to dzisiaj dobry wynik. W końcu się troszkę ruszyliśmy, bo ostatnie dni się zasiedzieliśmy. W końcu coś fajnie, aktywnie spędziliśmy czas. Aż się zachciało czegoś nowego jeszcze. Przyszliśmy do pokoju, ogarnęliśmy się trochę. Trochę się rozgrzaliśmy, ale też trochę zmarznęliśmy, bo się zimno zrobiło. Zbieramy nasze koce i lecimy coś zjeść. Ja mam ochotę na pizzę. Ja mam ochotę na completo, czyli zupa z jakimś drugim daniem. Zobaczymy, co jest na mieście. Pizza w tej naszym lokalu, który możemy, znaczy możemy wam polecić, jeszcze nie wiemy, ale widzieliśmy, że robią ciasto na świeżo. No kosztuje 50 zł. 50 zł, taka 30 cm. To sporo, jak na Peru. Na Peru. A kompletą można zjeść za 8. Tak. Zobaczcie, jak tutaj karmią i ile osób. Pani nalewa jakieś napoje. Hola. Bułeczki. Tam termos z wodą. Jakieś ziółka zaparzają. Oj. I pani sprzedaje jakieś drugie danie. Hola! Ładnie pachnie. Comida de Peru. Fideo. Zrobiliśmy rundę po naszych ulubionych knajpeczkach i się okazało, że połowa to pozamykane. No właśnie, pani, która nam sprzedawała pyszne frytki domowe i pyszne mięsko świeże. Też nie zamknięte, ma. Nie ma. Pani z ciastem. Pani z ciastem nie ma. Nasze obiady za 8 zamknięte. Zamknięte. Co tu dzisiaj zjeść? Zostaje pizza. Może i pizza zamknięta. Idziemy zobaczyć. Światełko się świeci, to znaczy, że nasza pizzeria otwarta dzisiaj. Idziemy sprawdzić, do której mają szczęśliwą godzinę. Ciastę, gdzie jest? Byliśmy w pizzerii, postaliśmy 10 minut, zobaczyliśmy, jakie pizza wychodzą z pieca. Były lekkie zastrzeżenia, ale... Wróciliśmy do pokoju, wiecie co zrobić? Własny sos trzoskowy i zabierzemy go do pizzerii. Bo tam podają tylko taką salsę, jakąś pikantną. Miksujemy nasz kremowy serek, który mieliśmy na śniadanie z majonezem.
Zaraz do tego jeszcze dodamy cząstku i będzie. Jedziemy do pizzerii ze swoim sosem. Zmieniliśmy decyzję. Ja już się wykąpałem, zaraz Marika się wykąpie. Ja idę po pizzę. Ola! Właścicielka hotelu. Ja właśnie idę po pizzę na wynos i zjemy ją dzisiaj w łóżku. Taki romantyczny wieczór sobie zrobimy i do tego będzie Netflix. Jestem już w pizzerii, panowie tam już szykują placka i mają taki piec. Ładnie się pali, zaraz ta pizza wyląduje w środku. Nasza pizza już przygotowana i będzie lądowała w piecu. Kolega już rzuca do pieca, chwila i będzie gotowa. Dosłownie po chwili nasza pizza już gotowa, wzięliśmy sobie na pół. Vegetariana i tak. Vegetariana i popis szefa kuchni. Nasza pizza ląduje już w pudełku i ja idę do pokoju. Tak wygląda nasza pizza. Zobaczcie, za 50 zł. Jemy z naszym sosem i oglądamy Śnieżne Bractwo. Jeżeli nie widzieliście, to naprawdę polecamy dobry film o, na faktach autentycznych, o drużynie rugby, która leciała z Urugwaju do Chile i się rozbiła w Andach. Dalej nie będę wam opowiadał, ale naprawdę warto zobaczyć ten film.